Jak niewiele zabrakło ci dzisiaj do tego, żeby być na podium? Myślę, że błąd techniczny, bo jak jest wbieg ten za nawijką, to już byłyśmy razem, ale potem jest takie miejsce, że są dwa zjazdy i taki trudny wyjazd. Tak. I ja tego, to był mój najgorszy wyjazd na tym, byłam na kole, ale na tym ostatnim przegipku odpadłam od ściany, no i rower zgubiłam i już potem nie doszłam, no próbowałam. A to jest kategoria błędu technicznego, czy jakiegoś tam kumulacji stresu, zmęczenia? Znaczy, myślę, że też zmęczenia, no. Myślę, że tak, aczkolwiek no, na ostatnim kółku wyjechałam normalnie, więc no to jest takie, no myślę, że ten stres, że już jestem na kole, że to jest dobry moment, żeby wyprzedzić, bo Matylda, no widziałam, że jest jej ciężko. No ale tutaj już jakby zapłaciłam za tę szaleńczą pogoń. No i ostatecznie drugi dzień z rzędu czwarta, nie? Co ci powiem, no kurde, już nie wiem, który raz w tym sezonie. A czułaś wczoraj jeszcze short tracka w nogach dzisiaj, czy to jednak nie jest aż tak? Znaczy, to jest to takie powtarzające się pytanie, czy short track dzień wcześniej wpływa na dyspozycję przed głównym wyścigiem? Znaczy powiem ci tak, ja uważam, że to jest fajny pomysł generalnie, no bo mamy Mistrzostwa Polski w tym short tracku, też jakby jestem wprowadzony do Pucharu Świata, no tylko, że tutaj wczoraj organizacja zawiodła, były problemy z oznaczeniem trasy, przez co my tak naprawdę, no ja tak naprawdę wskoczyłam na short tracka niemalże z samochodu, bo cały czas były jakieś czynności, mimo że przyjechaliśmy wcześniej, więc to jest fajny pomysł, no tylko, że trzeba to dopracować i naprawdę oznaczyć obydwie trasy, a nie, że jedni jeżdżą pod prąd tej, drudzy pod prąd tej, no i tak. A jeśli chodzi o sam wysiłek, on wpływa na dyspozycję dzisiaj? Czy to... Szczerze myślę, że na rozgrzewce, czułam, tak powiedziałam nawet do trenera, że tak, trenera, ale na tych sprintach to jest taki beton, że ja nie jestem w stanie nawet tego rozkręcić. No ale na wyścigu moim zdaniem nie było tego czuć, to nie jest aż... Znaczy wiadomo, że był ciężki wczoraj wyścig, ale myślę, że to jest fajny pomysł, no. Po prostu. Znaczy, jakby przedłużając to pytanie, czy dzisiaj Ola Podgórska wygrywając miała tę przewagę, że wczoraj nie startowała, czy to... Myślę, że tak. Okej. Okay. Mimo wszystko tak, bo no to, że my nie czujemy, nawet tak, to nie znaczy, że nasz organizm tego nie czuje. I myślę, że tak. Okay. Jesteśmy na finale. Znaczy, ja powiedziałam to przed wyścigiem, że Olka wyjdzie na świeżości, pojedzie i dziękuję, do widzenia. No, no i tak się stało. Źle wystartowała, no tam miała też problemy swoje, ale no tak się stało. Jesteśmy na finale w Pucharu Polski. Głuchoła, za każdego pytam. Ostatni start na MTV w tym sezonie? A, wystartuję trochę w maratonie może jeszcze. I game over. Nie, no to już takie dużynki. I tak szczerze są. Mam wrażenie, że już wszystkie czujemy, że tak. Długi sezon na pewno. Długi i zaczął się z wysokiego C, że no tak właśnie, powiem. No właśnie, bo było przygotowane kwalifikacje olimpijskie, no, były, więc dużo było ciężkiego treningu. No, także chętnie odpoczniesz. Tak, miesiąc, to przyłają. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.